Łukasz, 3000 odcinek Pierwszej Miłości, no i niespodzianka od Ciebie dla fanów, nie tylko serialu. Tak, mam nadzieję, że ta niespodzianka przysporzy wszystkim niesamowitych emocji przede wszystkim. Takiego show w Polsce jeszcze nie było, a już 5 kwietnia stanie się na scenie coś, o czym od dawna marzyłem. Wyobraź sobie, że spotykasz obcego człowieka, który czyta Twoje myśli jak książkę. Jest w stanie przewidzieć Twoje decyzje i zawładnąć Twoim umysłem. Haker umysłu po raz pierwszy w Polsce dostępny na scenie dla wszystkich. Każdy będzie mógł przyjść, spotkać się ze mną na scenie w eksperymentach, które przygotowałem i wziąć udział w zabawie, którą myślę zapamięta do końca życia i zrozumie, że umysł posiada naprawdę niesamowite tajemnice. Wyobraź sobie show, którego ty sam stajesz się głównym bohaterem. Wyobraź sobie niesamowitą przygodę, która na zawsze już stanie się częścią twojego życia. No właśnie, ty będziesz sam na scenie, ale nie przez cały czas, bo każdy z osób, która będzie na widowni, będzie miała szansę stać się częścią bezpośrednio tego show. Tak, wszyscy ludzie będą częścią tak naprawdę tego show. Do każdego jednego eksperymentu osoby będą wybierane w sposób zupełnie losowy z widowni. W jaki sposób się to wydarzy, nie chcę zdradzać, bo to kolejna niespodzianka, która myślę, że przysporzy wielkiego zaskoczenia podczas tego widowiska. Co tak naprawdę mnie spotka na scenie, nie wiem, ponieważ każda z osób przyjdzie tam ze swoją tajemnicą, którą ja będę starał się odkryć. No właśnie, ty ten swój talent pokazujesz nam już od dłuższego czasu. Z czym teraz cię ludzie bardziej kojarzą? Z Pierwszą Miłością czy z Hakerem Umysłu? Myślę, że i z jednym, i z drugim. Oprócz tego cały czas występuję w teatrze, jeżdżę po Polsce z dwoma fantastycznymi spektaklami, jak Berek 2 i Weekend's Air. Więc łączę kilka zawodów tak naprawdę w jednym i pracuję na kilku etatach, ale to tylko i wyłącznie dostarcza mi niesamowitej energii, frajdy z tego wszystkiego, co robię. I jest cały czas potwierdzeniem, że wybrałem właściwą drogę w swoim życiu. Czyli nie masz zamiaru rezygnować z którejś z tych rzeczy? Nie, nie chcę rezygnować z niczego. Cały czas będę występował w serialu, cały czas będę występował w teatrze. No i zaczynam Hakera Umysłu. Właśnie, bo z Hakerem Umysłu są też związane szersze plany. To tylko początek, podejrzewam. Tak, 5 kwietnia premiera w Teatrze Palladium w Warszawie, natomiast później trasa teatralna po całej Polsce, biletowana. Więc zamierzam odwiedzić całą Polskę, wszystkie miasta i wszędzie tam pokazać coś, czego nikt przede mną jeszcze w tym kraju nie zrobił.